I przejdźmy teraz do PLFA 1. No, PLFA 1, najlepsza z lig, a niektórzy nie potrafią tego docenić. Witamy w kolejnym odcinku Goal TV Powered by the Outlaws. Chris Jasiak i Krzysztof Wydrowski. No w ostatnim odcinku pokazaliśmy, że nie znamy się na PLFA 1, no więc tak. Przejdźmy do tematu, na którym się dobrze znamy, mam taką nadzieję. Top Liga w superfinał, wielkie wydarzenie z udziałem Babsa na naszym wrocławskim stadionie. Jak się zapatrujesz na to spotkanie? No, superfinał w tą sobotę, Panthers vs Seahawks, mamy powtórkę superfinału z ubiegłego roku. Panthers pokazują w tym roku bardzo dobry futbol. Dwa razy w tym roku już zdecydowanie wygrali Seahawks, czyli wygląda na to, że Panthers powinni wygrać ten mecz. Powinni wygrać? Ja widzę więcej analogii. Teraz jest we Wrocławiu, ostatnio było w Gdyni. Tak. Wtedy wygrała drużyna, która grała mecz domowy. Teraz też jest taki potencjał u Panther. Inny ciekawy temat jest taki, że nigdy żaden mistrz nie obronił tytułu. Więc Seahawks teraz grając, w cudzysłowie oczywiście, jest na straconej pozycji, bo ta klątwa wciąż ciąży nad PLFA i nie wygląda na to, żeby w 10. edycji była przerwana. Nie, raczej nie. Pamiętajmy, że w ubiegłym roku to Seahawks wygrali to mistrzostwo, ale ze strony Panther na samym początku było dużo kontuzji, no i Panthers mieli dużo turnovers w ubiegłym roku, dużo błędów. Tak, ale Seahawks wygrali wyraźnie, mocno prowadzili w kluczowej fazie meczu, stracili kilka punktów w samej końcówce, natomiast to nie zmienia obrazu, że tam była masakra Panthers, za którą się zresztą zemścili już dwukrotnie w tym sezonie. Tak, tak, wydaje się, że Panthers weszli w ogóle w ten sezon z takim nastawieniem, że się zemszą za to wszystko. No, tu jest zupełnie inny futbol niż w zeszłym roku. W zeszłym roku chyba za dużo presji, jeszcze nie wszystkie trybiki były zgrane, w tym roku jest bardzo dobrze działająca maszyna, zresztą sami to reklamują w ten sposób i rzeczywiście chyba oni są faworytem tego spotkania, nawet nie chyba. Nie, chyba na pewno. Przejdźmy po kolei przez te dwie drużyny i przeanalizujmy te kluczowe miejsca, zaczynając od quarterbacka. Jeden, drugi quarterback. Jeden versus dwóch. W Panterach mamy Kyla Izraela i Bartka Dziedzica. Pewnie będzie grał ten pierwszy. W Seahawks jest Micah Brown. Podkreśliłem tutaj Dziedzica z tego względu, że jeśli Kyle by się wywalił, żadna strata dla Panther. Z Bartkiem są w stanie grać podobny futbol. Pewnie minimalnie gorszy, ale będą w stanie i tak wygrać ten mecz. Natomiast jeśli wywali się Micah Brown, to jest już po meczu i Panthers mogą mieć ten tytuł zagwarantowany po pierwszej takiej kontuzji Micah Browna. Natomiast analizując grę obydwu, my na początku sezonu trochę nie podobał nam się Kyle Izrael po jednym z meczów, bodajże z Kusarią, tak, nie zaprezentował się najlepiej. Później grał śpiewająco, zresztą wcześniej też radził sobie bardzo dobrze, ale potwierdził to najbardziej na meczach właśnie z Seahawks, Eagles, z kluczowymi przeciwnikami. Natomiast Micah Brown miał być niczym Russell Wilson i prowadzić Seahawks, tak jak tamten również w Seattle. Może jeszcze będzie. Może będzie, ja raczej stawiam, że pójdzie jak w tym ostatnim Super Bowl i czyli interception na goal line w czwartej kwarcie 20 sekund, tak? A myślę, że te interception pojawią się szybciej, natomiast no, Micah Brown rozczarował trochę. Ja naprawdę spodziewałem się, że to będzie taki polski Russell Wilson, bo on też nie jest za wysoki, ale jest lekko mobilny, dobrze rzuca w biegu, natomiast tego wszystkiego nie pokazał, co pokazał na taśmie swoimi najlepszymi zagraniami, nie pokazał tego w PLFA. Jeszcze nie. Wciąż wierzysz w Seahawks. No. A to teraz porównujmy offense i offense. Offense Panthers, offense Seahawks. Offense. Tak szybko przeszliśmy. No, ofensywy są podobne, szczerze mówiąc, bo są ci dobrzy quarterbacki, gdzie ja daję przewagę na Panthers właśnie na tej pozycji quarterbacka. Obie ekipy mają bardzo silny O-line. Obie ekipy mają tam wielu zawodników z kadry narodowej. Minimalnie lepszy przed sezonem wydawał się O-line Seahawks. Natomiast w sezonie aspirację potwierdziła linia Panther, która stała się naprawdę taką żelazną pięścią, jak to lubi trener Seahawks mówić, Paweł Kaźmierczak, że O-line jest pięciu i tam jest jak pięść, więc oni stali się taką pięścią i naprawdę fajnie to wygląda ze strony ofensywy Panther. I to właśnie O-line stoi za sukcesami Kyla Izraela, który ma czasu tyle, że może rozpalić grę. No tak zawsze jest, tak. I stoi za sukcesami Marcusa Simsa, który grał świetnie w tym roku i pewnie zostanie MVP sezonu. Po drugiej stronie mamy Angelo Pisa, tego, na którego liczyliśmy ze względu na epizod Green Bay Packers.
on miał kontuzję, on miał problemy, tam musiał zastępować Lamonte Gabi w trakcie sezonu. Natomiast wydaje mi się, że PiS może być takim czarnym koniem tego superfinału. I jeśli na kimś ta drużyna Seahawks ma polegać i na kimś ma wygrać ten mecz, to jest to Angelo Pease za bardzo solidną i dużą przede wszystkim, chyba nawet większą niż linia Panthers, linią Seahawks. I to jest moim zdaniem nadzieja i taki game changer, który może przenieść szale zwycięstwa na stronę Seahawks. Czyli ofensy to twoim zdaniem bardzo porównywalne, bardzo może porównywalne. Nie powiedzieliśmy o receiverach, tak? W Panthers jest tych receiverów tak wielu, że wypada kilku i masz dalej ten sam poziom. Tak. W Seahawks receiverzy na początku sezonu nie byli wykorzystywani tak dobrze. Było dużo grania na Pisa, Mika Brown też sam biegał. Nie było tak dużo tych podań, ale obudzili się teraz ci zawodnicy. Tam też jest dużo, dużo potencjału. Tam są naprawdę zawodnicy doświadczeni, klasowi. Więc te drużyny naprawdę są bardzo podobne do siebie wbrew pozorom, mimo że ta dysproporcja jest bardzo duża, bo Panthers pokazali w tym sezonie, że są znacznie lepsi od Seahawks. Ale dwa razy. Natomiast te drużyny są tak podobne w ofensywie, jeśli chodzi o siłę tej ofensywy, ja tam nie widzę jakby wielu słabych punktów. Zresztą to już jest ten poziom, dochodzimy do tego poziomu, gdzie no nie ma się gdzie przyczepić. No tak. No dobra, offense puts butts in the seats, defense wins championships. To porozmawiajmy o defense Panthers, defense Seahawks. Zacznijmy od DBs. No i znowu tutaj ten depth, czyli to, co Panthers ma najmocniejszego. Z połączenia dwóch drużyn, z połączenia 22, w zasadzie 44 starterów, patrząc w kontekście całej drużyny, zrobiła się jedna drużyna i jedna jedenastka w defensie, jedna jedenastka w ofensie. Tam jest tak wiele dobrych nazwisk, że ta drużyna jest nabita, ma wielu zmienników i znowu ciężko się tutaj doszukiwać jakichś słabych punktów. Jeśli chodzi o Seahawks, to no, wydaje mi się, że jeśli gdzieś im czegoś brakuje, to w DBs. Nie mają tam zawodnika importowanego, więc opierają się w całości na Polakach. Może tam grać Gavis, ale to nie jest taki klasyczny, bardzo szybki D-back jak Battle. Chyba to jest ich pięta Achillesowa, jakbym miał szukać. No to przy receiverach Panterów to może być duża przewaga. To może być olbrzymia przewaga. Tam to może być ten aspekt gry, który właśnie pokazuje, pozwoli na tą dominację. Tym bardziej, że no, jest Sims, tak? Są drużyny pełne. Jeśli chcemy zatrzymać Simsa, podchodzimy, fokusujemy się na Simsie i tracimy podania. Jeśli chcemy z kolei zatrzymać podania, to otwieramy drogę Simsowi. Więc nie mając tych wielkich nazwisk w defensywnej, trzeciej linii defensywy, muszą jakoś nadrabiać tutaj zawodnicy i trenerzy Seahawks. A linebackers? Znowu tłok i to tłok po stronie Panthers i tłok po stronie Seahawks. Warto wyróżnić dwie kluczowe postacie zawodników reprezentacji Polski, kapitanów reprezentacji Polski można byłoby rzec. Kamil Ruta w drużynie Panthers i Michał Garbowski po stronie Seahawks. Są kapitanowie tych drużyn, liderzy i serca tych formacji. Utrata któregokolwiek z nich byłaby dużym ciosem dla defensywy rywali. Właśnie to jest moim zdaniem kluczem w tym meczu. Kto nie straci dwóch kluczowych zawodników? To pokazał zeszły superfinał. Dokładnie tak. Tracisz dwóch zawodników i nagle cały twój gameplay musi zostać obrócony. Więc miejmy nadzieję, że wszyscy skończą ten mecz w zdrowiu i w szczęściu i będą zadowoleni. A ostatnie słowo D-line. Oba znowu nabite, tak? To są potężne nazwiska. Mi się bardzo podobało przed sezonem D-line Seahawks, bo tam dodali Tima McGee jako nose tackla. To jest ciekawy eksperyment, to się nie zdarzało w Polsce, żeby ściągnąć wielkiego nose tackla, zazwyczaj byli to endowie. Ten eksperyment udał się tylko połowicznie moim zdaniem, bo mogłoby być lepiej, a spodziewałbym się też tego, że on będzie wyłączał biegi środkiem, natomiast jego da się przepchnąć, więc online dają sobie z nim radę, to nie trzeba trzech, wystarczy dwóch. Natomiast D-line Panthers, to są reprezentacji Polski, tam jest chyba 8 D-linemenów, których można ratować na zmianę. Tam jest 8 różnych D-linemenów, tam są takie nazwiska jak Robert Rosołek, Przemek Cudak, Szymon Adamczyk, Bartek Zalejski, jest bardzo wielu zawodników, a chociażby na drugim stringu masz Jakuba Grabasa, który jest świetnym zawodnikiem, ale absolutnie nie mieści się do składu w Panthers, bo po prostu jest tam taki tłok, że ciężko się tam przebić. Tak. No ale mamy dwie świetne drużyny, dużo zawodników dobrych, ale ktoś musi tym wszystkim zarządzać. Jak byś porównywał coaching staff jednych i drugich?
To są bardzo mocne zespoły trenerskie, również naładowane. Mamy dwa typy. Mamy szkołę polską w Seahawks i szkołę amerykańską w Panthers. I tutaj tak, mi się bardzo podoba to, co zrobili Panthers w tym roku, bo zmienili coaching staff i to zmieniło ich całkowicie nastawienie. Diametralnie. Tak, to jest inna drużyna niż w zeszłym roku. Coach Johansen jest świetnym, pozytywnym gościem, który wzbudził w tych zawodnikach pozytywne nastawienie do futbolu i wyzwolił w nich co najlepsze. Do tego jest coach Falvey, który jest ekspertem od defensu. I ci dwaj trenerzy zajmowali się online D-line, które są kluczowe na linii wznowienia akcji, więc tutaj olbrzymi progres ze strony Panthers i to jest tak naprawdę, to jest ta cała ich dominacja. Ona się zaczyna w trenches, ona się zaczyna na D-line i online. Ja widziałem ich treningi, tam był pełny fokus na online ze strony Johansena i pełny fokus na D-line ze strony Fabiego, więc oni się tym zajęli i teraz stąd mamy tą dominację. Natomiast nie wolno zapominać, że w Panthers oprócz tych dwóch amerykańskich trenerów jest jeszcze Mark Fillmore, który jest asystentem do ofensywy i jest też czterech importów, którzy też wnoszą dużo dawki trenerskiej, więc tam jest tak duży coaching staff, że jest od kogo się uczyć, a sami zawodnicy już grają tyle lat, że mogli być z powodzeniem trenerami w drużynach PLFA 1 czy PLFA 2, więc tam jest dużo wiedzy. Natomiast po stronie Seahawks jest potężna stabilizacja. Maciej Cetnerowski jest trenerem od początku. To też mi się podoba, bo to jest stabilizacja, to jest pewność, to jest mała zmienność w drużynie. Bill Belichick. Bill Belichick, tak, nasz polski Bill Belichick. I tam ma jako asystentów Daniela Piechnika, który też świetny progres na przestrzeni lat, wybitny specjalista od Special Teams. Ma Pawła Kazimierczaka, bardzo niedocenioną postać w polskim futbolu, który też robi tam dużo dobrej roboty. Co prawda ostatnimi czasy nie współpracuje tak mocno z Seahawks A, skupił się na juniorach i B, natomiast ma go do dyspozycji, jakby potrzebował ludzi na sideline. Jest Luke Zetazate, tak, który był ofensywnym koordynatorem reprezentacji Polski, więc tych ludzi, no i oczywiście ma też zaciąg zagraniczny, bo od czasu do czasu korzysta z pomocy niemieckich czy duńskich kolegów, gdzie coach Cetnerowski ma dobre kontakty, więc ściąga takich zawodników. Choćby przykładowo wtedy, jak do kadry został ściągnięty DC Frank, więc to jest duży atut dla Seahawks. Natomiast wydaje mi się, tak podsumowując już ten temat i nie przeciągając gadki, że to będzie fajny pojedynek, bo mamy ustępującego trenera reprezentacji Polski versus nowo przybyłego trenera reprezentacji Polski. Nie. Bo z tego, co nasze źródła podają, Nick Johansen prawdopodobnie w superfinale będzie ogłoszony jako head coach reprezentacji Polski, więc to będzie duży sukces dla Panthers, jeśli uda się wygrać, zgarnąć tytuł MVP i jeszcze wziąć sobie kadrę. No ciekawy będzie mecz, ciekawy mecz w sobotę. Przejdźmy teraz do PLFA 2. Kolejna kolejka za nami w ten ostatni weekend. Pierwszy mecz Wrocław Outlaws przeciwko Leśnicy Outlaws w sobotę. No jak go, Chris, oceniasz? No, powiem Ci tak. W miarę dobrze graliśmy. Oleśnica była mocniejsza niż myślałem, że będzie, no ale daliśmy sobie radę sobie. No, Oleśnica grała świetnie. Oleśnica pozwoliła sobie tylko wbić jeden touchdown do pierwszej kwarcie. To jest świetny wynik. To nie było tak, że my, nie wiem, że mieliśmy... No po prostu sprawiali nam problemy na każdym kroku. Tak. No ja niestety nie wiem, jak ten mecz wyglądał, bo próbowałem oglądnąć powtórkę, a niestety nasz stream zawalił. Przepraszamy wszystkich bardzo serdecznie, którzy czekali na naszego streama. To była duża wpadka z naszej strony, więcej się nie powtórzy, bo nie będzie streamów. Całkiem poważnie mówiąc, Oleśnica postawiła twarde warunki. W tej temperaturze, z takim przeciwnikiem, przy tych strzałach, które otrzymywali, jestem pełen podziwu, że oni skończyli ten mecz, że wytrzymali i pokazali potężny charakter. I powiem Ci szczerze, kurde, gdyby trafili Wolverines w pierwszej kolejce, kiedy oni byli na maksa jeszcze nie pogodali się, to byłaby równa walka. Byłaby równa walka, ale Wolverines są już pozbierani i pokonali Panthers B 28-27. No, tak jak mówiliśmy, ty mówiłeś w ostatnim odcinku, że Wolverines jeszcze się pozbierają, się rozpędzą. I co zrobili w tym tygodniu? Rozpędzili się. I powiem Ci więcej, Panthers B też się pozbierają i się rozpędzą. Na pewno tak. Nasza grupa po tych początkowych wynikach będzie tak fajna, będzie taka fajna zabawa, będą tak wyrównane mecze, będzie tak ciasno w czołówce tabeli, że nie mogę się doczekać. No,
przejdźmy do innych wyników PLFA 2 z tego weekendu. No tak, nasi Sparring Panthers grali również. Dukes i Green Ducks pokonali bardzo wysoko swoich przeciwników. Green Ducks 64-0, Dukes 49-0. Te ekipy potwierdziły aspiracje mistrzowskie. Ja od razu powiem Ci, żebyś za bardzo nie napawał się hura optymizmem. Oni z nami grali chyba w jakichś osłabionych składach, bo to niemożliwe, żeby byli o tyle słabsi, tak wysoko przegrali, a teraz tak mocno wygrywali, tak dominowali. Więc te drużyny są najlepsze na północy, mają potężne szanse, żeby wygrać tę ligę. Jeśli chodzi o inną ciekawą rzecz, Patrioci, bo to jest polska nazwa, Patrioci Poznań, bilans 2-0, już dwie wygrane, w tej kolejce z faworyzowanymi Bydgoszcz Archers, w których składzie grał Import. Da się pokonywać Importów w tej lidze. No. Nas to nie dziwi, ale niektórych może zdziwić. Jest do zrobienia. Przejdźmy teraz do PLFA 1. No w PLFA 1 były playoffy, grały same dobre drużyny, wygrali ci, którzy byli najlepsi w tym sezonie i pewnie w przyszłym top ligi, albo PLFA 1. Grali z drużynami, które powinny tam być. W PLFA 1? Tak. A co z drużynami, które nie powinny grać w PLFA 1? To my. Przekazujemy teraz głos do Krzysztofa Krzemienia. Dobranoc. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Akcja pochodzi z meczu Panthers Wrocław z Warsaw Eagles. Tym razem zwróćcie uwagę, jak bardzo zatłoczona jest linia zdrowienia akcji. Przedstawiam. W tej akcji Panthers nie osiągnął tak wielkiego zysku jardowego, ale zwróćcie uwagę, że bez świetnego bloku fullbacka w ogóle nie byłoby tutaj żadnego zysku. Ten linebacker po prostu zmiażdżyłby, przebiegłby się po Markusie Simsie, akcja byłaby na zero, albo nawet na minus. Sami zobaczcie, jak to wyglądało na wideo. W dzisiejszym futbolu jest trochę ginącą sztuką. W NFL coraz mniej fullbacków, chociaż na przykład mistrzowie New England Patriots korzystali bardzo obficie z Jamesa Devlina po drodze do ostatniego mistrzostwa. Także w Polsce fullbackowie są rzadziej wykorzystywani. Nawet Panthers nie grają w klasycznej formacji i tylko ustawiają fullbacka, który przytuje tego w stronę centra, gdzieś między guardem i tacklem. Natomiast Seahawks i przeciwnicy z fullbackiem nie grają prawie w ogóle. Próbowali takie rzeczy na początku sezonu, potem od nich odeszli, ale ostatnio w półfinale wrócili z trochę innej strony do tej idei. Jak zapewne pamiętacie, opowiadałem Wam tydzień temu o ProSet i z tego ustawienia, które tutaj macie narysowane, też da się zagrać akcję z fullbackiem, a w zasadzie lead blockerem, czyli takim prowadzącym zawodnikiem, który blokuje. Zwróćcie uwagę w akcji, którą oglądaliście tydzień temu, jak gra Angelo Pease, czyli ten running back. On nie dostaje piłki, on jedynie blokuje tego defensive line, ale jego udział jest absolutnie kluczowy, żeby Sebastian Krzysztofek mógł się urwać obrońcą i zdobyć kilkadziesiąt yardów. Trudno powiedzieć tak, jak zobaczymy w superfinale, ale jest to jakiś pomysł, na który Pantery muszą się przygotować. Zobaczcie, jak to wygląda. Lajkujcie, szerujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w sobotę na 10. superfinale. Na razie.